Witaj w module dotyczącym zasad działania maszyn prądu stałego i przemiennego. Opowiem Ci dzisiaj o zjawisku biegu jałowego silnika. Biegiem jałowym silnika indukcyjnego nazywa się taki stan jego pracy, w którym obwód wirnika jest zamknięty, do uzwojeń stojana doprowadzone jest napięcie, a wał silnika nie jest obciążony żadnym momentem. W silniku wytwarza się bardzo mały moment, równoważący niewielki moment od sił tarcia w łożyskach i od sił tarcia wirnika o powietrze. Dlatego też prąd w wirniku jest bardzo mały. W stojanie silnika indukcyjnego płynie wówczas prąd składający się z prądu wirnika sprowadzonego do stojana, z prądu magnesującego oraz prądu odpowiadającego stratom w rdzeniu. Z uwagi na to, że w stanie jałowym prąd w wirniku niezbędny do wywołania małego momentu jest znikomy, to również napięcie indukowane w uzwojeniu wirnika potrzebne do wywołania małego prądu jest niewielkie. Z uwagi na niewielką częstotliwość w wirniku można uznać, że przy biegu jałowym silnika indukcyjnego straty w rdzeniu występują tylko w stojanie. Podobnie ze względu na bardzo mały prąd wirnika można pominąć straty w uzwojeniach wirnika. Ponieważ moc oddana przez silnik w stanie pracy jałowej jest równa zeru, wał silnika jest nieobciążony, to moc pobrana przez silnik przy biegu jałowym P10 pokrywa następujące straty. Straty w uzwojeniu stojana, straty w rdzeniu stojana, straty mechaniczne, straty dodatkowe jałowe. Straty dodatkowe jałowe to straty pulsacyjne i powierzchniowe na zębach stojana i wirnika. Głównym powodem występowania strat pulsacyjnych jest to, że przy obrotach wirnika względem stojana, ząb stojana zmienia swoje położenie względem układu ząb-żłobek wirnika, co powoduje zmianę rozkładu indukcji w poszczególnych zębach stojana. Podobnie ząb wirnika zmienia swoje położenie względem układu ząb-żłobek stojana. Jest to powodem powstawania dodatkowych strat w zębach. Straty powierzchniowe wywołane są wyższymi harmonicznymi, przede wszystkim żłobkowymi, w krzywej indukcji podczas biegu jałowego. Na podstawie wskazań 3 amperomierzy oblicza się średnią wartość prądu przewodowego, na podstawie wskazań woltomierzy średnią wartość napięcia międzyprzewodowego. Watomierze wpięte w układzie Arona służą do badania mocy pobieranej przez silnik. To już wszystko na ten temat. Więcej szczegółów, a także wzory do obliczenia wartości związanych z biegiem jałowym znajdziesz w skrypcie tego modułu. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.